Witam, z tej strony Katon Dzięset 67. Oto kolejny odcinek rekomendacji Katona, moich polecajek, gdzie przedstawiam 5 anime podobnych do znanego tytułu. Ten odcinek stworzyłem dla fanów gier fabularnych. Cyberpunk 2077 autorstwa CD Projekt Red jest jednym z głośniejszych tytułów ostatnich lat. Przedstawię wam 5 anime podobnych do Cyberpunk 2077. W tym filmie polecę anime z gatunku science fiction dla tych, którzy chcieliby zobaczyć coś podobnego do przygód V i Johnego w Night City. Przy czym zaznaczam, że to nie będą anime pod każdym względem takie same co Cyberpunk 2077, ale z pewnością będą miały kilka elementów wspólnych. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ergo Proxy. Historia ma miejsce w postapokaliptycznej przyszłości, gdzie w wyniku światowej katastrofy ludzie, by przetrwać, zamieszkali w odizolowanych kopułą miastach, zapewniając swoje potrzeby za pomocą maszyn. Co więcej, w samych kopułą miastach jest wprowadzona polityka inwigilacji w celu ukształtowania ludzi na doskonałych obywateli. Opowieść skupia się na losach Lil Mailer, inspektorze z Biura Wydziału Obywatelskiego Miasta Lomdo, i Vincencie Love, imigranta z tajemniczą przeszłością. W wyniku tajemniczych okoliczności drogi Lil i Vincenta krzyżują się ze sobą, tym samym rozpoczynając ich podróż w odkryciu mrocznych tajemnic świata. Wiele jego tajemnic jest związanych z tajemniczą istotą zwaną Proxy. Podobnie jak w Cyberpunku, świat w Ergo Proxy jest mroczny i niemalże pozbawiony człowieczeństwa. Pokazane jest degeneracja ludzkiej moralności i uzależnienie się ludzi od maszyn. Jednocześnie same maszyny, w wyniku zakażenia się tajemniczym wirusem Cogito, zyskują własną świadomość i uczą się ludzkich emocji. Dużo jest w tym anime metafor i filozoficznych przekazów, zadając pytania na przykład, czym jest życie i na czym polega moralność. Postacie są wiarygodne i interesujące, ich zachowania skłaniają widza do refleksji, a ogólne wykonanie techniczne jest poprawnie wykonane i odzwierciedla ciężki klimat tego tytułu. Mało w tym anime akcji, nie znaczy to, że jej nie ma. Choć pierwsze odcinki mogą nudzić, to w późniejszych wydarzeniach fabuła zwiększa tempa. Ergo Proxy to wyjątkowy i dojrzały tytuł. Jednak pierwszy seans tego anime może być trudny ze względu na swój przytłaczający klimat. Psycho Pass. Historia ma miejsce w technologicznie zaawansowanej Japonii. Nadzór nad społeczeństwem sprawuje system Sybil, zaawansowany superkomputer, który ocenia tak zwany współczynnik przestępczości każdego obywatela i bezwzględnie przestrzega prawa. Główna bohaterka, Akane Tsunemori, zostaje zatrudniona jako inspektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego, którego jej członkowie stoją na straży prawa i ścigają tych, których system Sybil wskaże na ewentualnych przestępców. Psycho Pass przedstawia utopijną wizję przyszłości, gdzie maszyny w imię zachowania porządku decydują niemalże o każdym aspekcie życia człowieka. Choć system Sybil uchodzi za idealny, nie mija dużo czasu, by zauważyć, że w pewnych aspektach system jest niesprawiedliwy i powoduje nierówności społeczne. Bohaterowie, rozwiązując kryminalne zagadki na własnej skórze, poznają wady systemu Sybil. A to wszystko okraszone dobrze wykonanymi scenami akcji, wiarygodnymi postaciami i licznymi intrygami. A klimat niepewności i tajemnicy powoduje, że seans jest bardziej angażujący. Choć Psycho Pass prezentuje różny poziom wykonania poszczególnych części, jako całość to porządna seria science fiction, którą może docenić każdy, kto grał w Cyberpunk 2077. Psycho Pass to dojrzała i cyberpunkowa opowieść pełna akcji i kryminału, gdzie nie waha się pokazywać brutalności i zadawać niejednoznaczne pytania o moralności i społeczeństwie.
No Guns Life. Historia ma miejsce w metropolii rządzonej żelazną lęką przez korporację Brunhilde, przyznającej sobie monopol na rozwój technologii i cyberszczepów. Protagonistą jest Juzo Inui, cyborg, który zamiast głowy ma wielki rewolwer. Juzo jako prywatny detektyw, rozwiązując zagadki, niekiedy konfrontuje się z miejskimi gangami czy z korporacją Brunhilde, jednocześnie szukając informacji o swojej zapomnianej przeszłości. No Guns Life przedstawia brudny i niesprawiedliwy świat, bardzo podobny do tego z Cyberpunk 2077, gdzie w cybernetyzowanym świecie władze sprawują korporacje, a margines społeczny jest traktowany jako zasób, który można wykorzystać. Fabuła rozwija się powoli, pokazując kilka różnorodnych spraw, które pośrednio lub bezpośrednio są ze sobą powiązane. A gdy ma miejsce jakaś akcja, to jest ona konkretna i intensywna. Co prawda nie każdy etap fabuły jest interesujący i akcja często za bardzo przyspiesza, to jednak w ostatecznym rozrachunku otrzymujemy ciekawy tytuł w klimatach cyberpunkowych. Szczególnie dlatego, że Juzo jako protagonista jest wiarygodny i z ciekawością śledzi się jego losy. Tak więc No Guns Life to dobre anime, które może przypaść do gustu osobom, co grały w Cyberpunk 2077. Akudama Drive. Historia ma miejsce w dystopijnej Japonii po wojnie atomowej w metropolii Kansai. Opowieść śledzimy z perspektywy jednej zwykłej dziewczyny i grupy różnego rodzaju najemników, przestępców, morderców czy innych psycholi. Tak zwani Akudama, czyli uznani przez organy ścigania za najniebezpieczniejszych przestępców. W wyniku pewnych okoliczności bohaterowie zostają zmuszeni do wzięcia udziału w bardzo trudnym zleceniu, które mogą wykonać tylko najlepsi z najlepszych. Akudama Drive to szalona jazda bez trzymanki w klimatach cyberpunkowych. Historia nie jest złożona, jednak mroczny klimat, wiarygodni bohaterowie i ciągła akcja potrafią zainteresować widza. Szczególnie też, że wykonanie techniczne jest na wysokim poziomie, a odpowiednia reżyseria sprawia, że nawet taka prosta historia potrafi być angażująca. Fenomenalnie wypada ostatni odcinek, który jest epickim i emocjonalnym zakończeniem. Jest zachowany adekwatny dystans pomiędzy dobrym humorem a poważniejszymi momentami. To anime ma wręcz bliźniaczo podobne elementy do Cyberpunk 2077. Mamy wielką metropolię jak Night City, dużą cybernetyzację społeczeństwa, mroczny i zepsuty świat, nierówności społeczne, częstą brutalność, specjalne oddziały policji, tak zwani egzekutorzy, polują na Akudamy jak Max tak na cyberpsychopatów. Brzmi znajomo? Co tu dużo mówić? Wypisz, wymaluj Cyberpunk 2077, tyle że japoński. A więc Akudama Drive to materiał na dobrą rozrywkę. Cyberpunk Edge Runners. Jakie anime może być najbardziej podobne do Cyberpunk 2077? Anime, które powstało właśnie na podstawie tej gry. Cyberpunk Edge Runners ponownie przenosi nas do Night City. W tej produkcji śledzimy losy Davida Martinez'a, młodego nastolatka, który ze względu na szereg nieszczęśliwych wydarzeń na swojej skórze poznaje ciemną stronę miasta Night City, zostając potem najemnikiem. Tutaj mamy historię chłopaka, który przez liczne nieszczęścia w życiu jest zmuszony, by szybciej dorosnąć i zmierzyć się z problemami, które go przerastają. Fabuła nie jest przeciągana i szybko widz jest wrzucony w wir wydarzeń pełnych szaleństwa, cierpienia i niesprawiedliwości. Bardzo dobrze prezentują się bohaterowie, którzy są wiarygodni i łatwo ich polubić. Szczególnie dlatego, że mimo ich krótkiego czasu antenowego szybko się do nich przywiązujemy i jesteśmy załamani, jak coś złego im się dzieje. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że plot armor w tym tytule nie istnieje i każdy, kto mieszka w Night City, następnego dnia może umrzeć.
Wykonanie techniczne także robi wrażenie. Studio Trigger zwyczajnie popisuje się swoimi zdolnościami w tworzeniu animacji, dzięki czemu anime jest niesamowitym seansem pełnym wybuchów i akcji. Szczerze początkowo miałem wątpliwości, czy szalony i absurdalny styl artystyczny Studia Trigger może pasować do uniwersum cyberpunka. Jednak teraz wiem, że nie mogło być lepszego studia, które mogło zabrać się za to anime. Co więcej, Cyberpunk Edge Runners jest jednym z nielicznych anime, które w jego produkcji brali udział Polacy. Na przykład za ending do tego anime odpowiada polski piosenkarz Dawid Podsiadło. Można doczepić się do zbyt szybkiego tempa fabuły czy małej ilości odcinków. Jednak treść tego anime rekomenduje wszystkie jego wady. Cyberpunk Edge Runners to pełna akcji i brutalności, emocjonalna jazda bez trzymanki, która można polecić nie tylko fanom science fiction, ale też każdego fana anime. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do któregoś z tych tytułów. To wszystko ode mnie. Cześć!